No witam, witam, witam moi drodzy w kolejnej Astrokawie. Jak się macie? Kończymy powoli tydzień, bo właściwie za chwilę weekend się zaczyna. My do was przychodzimy z garścią newsów, naukowych newsów, więc zobaczymy co ciekawego się wydarzyło przez ostatnie dni, a pojawił się dosyć ciekawy news, a mianowicie news dotyczący pozostałości po supernowej tutaj na Ziemi. Otóż tak, tak, jesteśmy w stanie odnaleźć, że tak powiem, ślady tego, że gdzieś w okolicy wybuchały większe właśnie takie jakieś gwiazdy, powodując powstanie supernowej, i o tym sobie dzisiaj będziemy mówić. Jakiś dzisiaj głośniejszy wreszcie, wiesz co, po prostu potencjometr rozkręciłem trochę, ale no nie wiem, to jakby wiecie, no to co jeden to powie co innego, tu głośniej, tam ciszej. Jeżeli oglądasz ten odcinek nie na żywo, tylko na martwo, chciałem powiedzieć, ale oczywiście później, jego zapis, to link do tego tematu głównego znajdziesz w opisie i tam sobie możesz zobaczyć. W opisie możecie też zauważyć, że jest link do pewnej książki i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o niej z moim wieloletnim kolegą Mateuszem Wielgoszem, prowadzącym, autorem, twórcą bloga Węglowy Szowinista blogspot.com. Adres to węglowy.blogspot.com, ale o tym sobie później porozmawiamy. Napisał on książkę, a warto swoich promować, zwłaszcza jak te książki są spoko, a jest naprawdę bardzo fajna, bo już miałem okazję ją przeczytać. Także dzień doberek, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu na początek żebry o łapki, żeby więcej osób dowiedziało się o naszym livestreamie dzisiejszym. No, także właśnie tak, że tak powiem. Co wy tam w komentarzach? Miałem się już kłaść po nocy, a tutaj astrokawa, proszę bardzo. No to właśnie nie ma spania, nie ma spania, zwiedzać, proszę bardzo. Mam źle ustawioną ostrość, nie jest na ciebie, jesteś rozmazana. To dziwne, bo przed chwilą... A faktycznie, się wzięła i zepsuła ostrość. Zaraz sobie to poprawię, moi drodzy. Wiecie, że te kamery czasem żyją własnym życiem. Niestety mamy takie, które są... Nie, no teraz jest ostrość, a na głównej nie ma ostrości. Dobra, niestety one są, wiecie co, takie troszkę, kurcze, automatyczne za bardzo w niektórych momentach i przez to faktycznie tak bywa. Ale już to naprawiam. Dzięki za informację. Gdzie tu jesteś? O, i teraz będzie dobrze. Teraz będziesz pan zadowolony, jak to mówią. No pięknie, pięknie i ostro. No, także tak. Pozostałości supernowej to ja mam pod gruszą. Zakopane kilka uncji złota. No to nie chwal się, bo wiesz, różnie to bywa. Właśnie szukałem czego by tu posłuchać w pracy i wyskoczyła Astrokawa. I to początek, witamy. Natomiast zastanawiam się zawsze jak wygląda praca jak się słucha Astrokawy, nie? Jakby spoko. Niech tak będzie. Kreatorium.com, witamy bardzo serdecznie. I Skrodma, właśnie update na temat nogi. Już powoli zaczynasz chodzić, a jeszcze 2 tygodnie o kulach. Zleci, zleci moja droga, raz, dwa, jak to się mówi. No dobra, słuchajcie, teraz gra, ostrość jest, wszystko jest. Możemy sobie rozpocząć naszą chyba prasówkę, mam wrażenie. Więc po prostu to zróbmy. Prasówka. Prasóweczka, moi drodzy, zaglądamy na dziennik naukowy i zaglądając na dziennik naukowy od razu mamy reklamę poszetki. Sklepu, w którym czasami ubrania kupuję, takie te bardziej eleganckie, więc wystarczy, że wejdę. Astrokawa to jest magiczne miejsce, gdzie nie używamy adblocka i wszyscy mają reklamy za darmo, jak widzicie. Nie wiem, czy to jest legalne w ogóle. Trzeba będzie chyba to ukrócić. Jeżdżę walcem i słucham. Wiesz co, od razu mi się to kojarzy źle, bo słyszałem o takich historiach, że ktoś tam walcem kogoś rozjechał na budowie, więc jakoś źle to widzę. Dobra, praca się zrobi, Astrokawa się słucha, home office, na tym to polega. Dobra, słuchajcie, pozostałości po rzadkiej supernowej znalezione w Egipcie. No gdzież mogłoby to być znalezione jak nie w Egipcie, tam jest wszystko. Znaleziony na egipskiej pustyni kamień o nazwie Hypatia może być pierwszym namacalnym dowodem na eksplozję supernowej typu 1A znalezionym na Ziemi. Te rzadkie supernowe są jednymi z najbardziej energetycznych wydarzeń we wszechświecie. I teraz tutaj widzimy fragmenty tego
właśnie kamienia. Zobaczcie, znaleźć coś takiego to naprawdę na pustyni to jest znaleźć jak igłę, jakby znaleźć igłę stogusiana. W 1996 roku na pustyni w południowo-zachodnim Egipcie znaleziono niezwykły meteoryt. Kamień został nazwany na cześć Hepatii z Aleksandrii, starożytnej badaczki, która zajmowała się filozofią, matematyką i astronomią. Pierwsze analizy tego ważącego około 30 gramów meteorytu zaskoczyły badaczy, bo skład kamienia był niepodobny do żadnego innego meteorytu. Uczeni znaleźli liczne anomalie w składzie izotopowym gazów szlachetnych, azotu oraz węgla. No właśnie, bo wiecie, to co znajdujemy wewnątrz takiego właśnie meteorytu, to z czego on się składa, jakie tam konkretne związki chemiczne, jakie izotopy, bo to też jest bardzo ważne, znajdujemy, pokazuje nam na przykład, możemy sobie z tego tytułu określić pochodzenie, to jest oczywiste, ale możemy też określić wiek takiego meteorytu, no bo poprzez inne, że tak powiem, odnajdywanie niewiadomych i sprawianie, że stawały się wiadomymi, doszliśmy do pewnych wniosków, kiedy Układ Słoneczny wyglądał w taki, a kiedy w inny sposób i kiedy była na przykład przewaga deuteru czy innych izotopów i tak dalej, i tak dalej. Więc biorąc to wszystko do kupy, możemy właśnie oszacować tak naprawdę całkiem nieźle chociażby wiek takiego meteorytu, albo właśnie zauważyć, że znajdują się tam izotopy, które normalnie nie występują w Układzie Słonecznym, więc musiały powstać w momencie jakiegoś bardzo energetycznego wyrzutu różnych właśnie pierwiastków i różnych izotopów z takiej właśnie supernowej. Praco zastro idzie wspaniale, no to cieszy mnie to. Jak się ma pracę polegającą na pisaniu maili, czy jakiejś tam prostej dokumentacji technicznej, jak ja, to sobie spokojnie AstroKawa czy napisy końcowe mogą gadać w tle. Okej. Ja edytuję zdjęcia z sesji i słucham. No tak, to jest akurat taka magic praca faktycznie, przy której wyobrażam sobie, że mogę słuchać czegoś innego. O, i mamy rozwiązanie. Słuchajcie, to na bank starożytni kosmici zostawili, jak budowali piramidy. Prosta sprawa. Mamy rozwiązanie. Leszku, zobacz, jednak się myliliśmy. A propos, polecam od razu nasz odcinek Pop Science, jeśli jeszcze nie widzieliście, o starożytnych kosmitach. Jak wejdziecie sobie na nasz główny kanał Astrofazy, to tutaj... O, już zniknął. Ale my nasuwamy z tymi materiałami. To tutaj, proszę bardzo, już prawie 200 tysięcy wyświetleń. Dobijmy do 200, niech sobie pójdzie dalej. Myślę, że ma potencjał na bardzo dużo. Zresztą w ogóle muszę wam się pochwalić, że Pop Science naprawdę się świetnie rozchodzi, bo zobaczcie, jakie wyniki te pierwsze odcinki już w tym momencie wykręciły. One też, no wiadomo, ta tematyka była taka bardzo nośna i te bardziej nośne tematy, no to się bardzo mocno rozchodzą, jak kosmiczne katastrofy i tak dalej, ale tutaj mamy 644 tysiące wyświetleń w niecały rok i jestem przekonany, że to będzie drugi materiał z Leszkiem, który będzie miał milion na... w rozumie. Milion na Astrofazie, bo mamy pierwszy o kosmitach na poważnie, no ale to dwa lata już, ponad trzeci rok leci, który tam milion przekroczył. No, także tyle z chwali pięctwa, wracamy sobie z powrotem do naszej supernowej. Witamy Adamie, cześć ludziki JNK Arts, witamy cię serdecznie. Czy jeżeli w takim kraju, jak w naszym kraju znalazłbyś taki bądź większy meteoryt, to on należy do mnie? Chyba tak, no generalnie są nawet poszukiwacze meteorytów, więc... Jak najbardziej. Myślę, że należałby do ciebie i mógłbyś sobie go sprzedać, nie? Iver, coś wspomniałem. To był najlepszy Pop Science do tej pory. Mówisz o hrabio, o tym, o kosmitach starożytnych? Bardzo mnie to cieszy. Ludzie nie lubią oglądać materiałów o robotach. Nie wiem, dlaczego tak jest. Przecież roboty są fantastyczne. Oglądajcie o robotach. Nic lepszego was nie spotka niż roboty. Leszek cały czas optował za starożytnymi kosmitami. Niech ci będzie, okej. Dobra, słuchajcie. Dobra. Wróćmy do naszego, że tak powiem, tematu.
wróćmy do tematu, bo czas nas goni. Uczeni znaleźli liczne anomalie w składzie izotopowym, jak wspomniałem już, i naukowe śledztwo prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Johannesburgu. Johannesburgu doprowadziło do odkrycia niezwykłych wskazówek chemicznych w małym fragmencie kosmicznej skały, a te sugerują jej pochodzenie, tak jak stwierdziłem wcześniej. Uczeni poskładali razem do kupy zusammen zdobyte informacje, no i doszli do wniosku, że Hypatia zawiera fragmenty chmury pyłu i gazu powstałej po eksplozji supernowej typu 1A w odległej przeszłości. Naukowcy twierdzą, że w ciągu miliardów lat ta mieszanka pyłu i gazu zamienia się w ciało stałe, ostatecznie tworząc obiekt macierzysty, z którego pochodzi Hypatia Bums. Scenariusz zaproponowany przez naukowców, która ukazała się na łamach pisma Icarus, a można sobie tutaj link też obczaić i zobaczyć, jak to tam wyglądało. The Chemistry of the Extraterrestrial Carbonaceous Stone Hypatia, a Perspective on Dust Heterogeneity in Interstellar Space. Proszę bardzo, można sobie poczytać. Czerwonego olbrzyma. Zaczyna się ta cała historia od czerwonego olbrzyma, który po ustaniu reakcji jądrowych zapadł się w białego karła. Zdarzenie to miało miejsce w mgławicy gigantycznym obok pyłu, a tenże biały karzeł znalazł się w układzie podwójnym z drugą gwiazdą, której podkradał materię, bo na tym polega właśnie supernowa typu 1A, że taki wampiryczny układ jest i biały karzeł przez swoją dość mocne ugięcie czasoprzestrzeni dookoła siebie, bo to jest dość mały obiekt, a jednak masywny i grawitacja tam działa. Bo ma, powiedzmy, masę połowy naszego Słońca, ale średnicę czegoś w okolicach naszej planety, więc to ugięcie, ten lej czasoprzestrzenny jest dużo mocniejszy tutaj i jak coś się do niego zbliża, to dosyć dynamicznie zaczyna akreować po prostu i się taki dysk akrecyjny robi dookoła takiego białego karła i on sobie po prostu pobiera tę materię, ona opada później na powierzchnię, jak się już zbierze odpowiednio dużo, to dochodzi do wybuchu termojądrowego na całej powierzchni i to jest właśnie supernowa typu 1A. Teraz robimy odcinek o mikronowych, nagraliśmy go chyba nawet ostatnio, więc będzie chyba dzisiaj, albo będzie chyba w niedzielę, w ten albo w ten dzień. I odkryli astronomowie ostatnio dość ciekawe zjawisko, a mianowicie mikronowe, czyli kiedy dzieje się coś podobnego na białego karła, opada właśnie materia, ale tylko punktowo ona opada i na biegunach dochodzi do takich punktowych wybuchów termojądrowych i okazuje się, że dość często są takie właśnie mikronowe, ale za bardzo nie jesteśmy w stanie ich obserwować, bo po prostu w skali kosmicznej to nie jest zbyt duża energia. No oczywiście w naszej ziemskiej skali to wow, gdyby się udało okiełznać taką energię, to byłoby super. Scenariusz przedstawiony przez badaczy zakłada, że powstały bąbel mieszanki gazopyłu nigdy nie wchodził w interakcję z innymi obłokami. Mijały miliony lat, aż w końcu gazowo-pyłowa chmura zaczęła formować obiekty, takie jak obiekt macierzysty Hypatii. W pewnym momencie ta macierzysta skała zaczęła pędzić w kierunku Ziemi, na której ostatecznie się roztrzaskała. No. Złapaliśmy w pewnym sensie wybuch supernowej 1A na żywo, ponieważ atomy gazu powstałe po eksplozji zostały złapane w chmurę pyłu, która ostatecznie uformowała ciało macierzyste Hypatii, więc zamknęła, że tak powiem. W poszukiwaniu wzoru na tym etapie Hypatia okazała się trudna do dalszej analizy. Naukowcy potrzebowali mocniejszego sprzętu, który nie zniszczyłby maleńkiej próbki i pozwoliłby na kolejne odkrycia i zastosowali metodę MicroPICS, Particle Induced X-ray emission, dobra. Czyli zamiast badać wszystkie niesamowite anomalie, jakie przedstawiła Hypatia, chcieliśmy sprawdzić, czy w kamieniu istnieje jakiś spójny wzór chemiczny. Dobra, więc o tym jest tenże właśnie, moi drodzy, artykuł. Ja nie będę wam całego czytał, możecie sobie tutaj przeczytać na dziennik naukowy.pl. I tyle, no, jakby być może udało się, jeżeli faktycznie jest tak, jak twierdzą owi naukowcy, być może udało się faktycznie uchwycić materiał, który powstaje bezpośrednio po wybuchu takiej gwiazdy. No dobra. Czy też czekamy na zdjęcie jakiejś galaktyki z Webba? Oczywiście, że tak. Generalnie czekam na zdjęcia, to już niedługo, bo jakoś w lipcu, zdaje się, miało ruszyć to już chyba pełną parą. Nie widziałem, żeby jakieś tam opóźnienia dziwne były, więc... Ha. Przeanalizowali dane z ostatnich 20 lat pochodzące z teleskopu Hubble'a i mamy o wiele więcej potencjalnych zagrożeń ze strony asteroid. No nie dziwi mnie to, wiesz, tak naprawdę my obserwujemy tylko fragment nieba mimo wszystko i przez to nie widzimy wszystkiego, no chociażby to, co od strony Słońca może gdzieś tam w danym momencie się pojawiać też, może nam tutaj mocno bruździć, nie?
O, właśnie, dokładnie. Tutaj Mateusz słusznie pisze, że śmieszna sprawa, bo w tym wypadku mikro, mówimy tu o mikro supernowych, mikronowych właściwie, nie znaczy tylko, że mała, ale one naprawdę są około miliona słabsze od zwykłych nowych, więc i tak potocznie, i tak technicznie wszystko się zgadza. A skoro już Mateusza wywołałem, to moi drodzy, powitajmy naszego gościa. Mateusz Wielgosz, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Słyszymy się. Dzięki za przeczytanie. Super. Słuchajcie, pokażę wam tutaj pięknie okładeczkę, moi drodzy. To jest książka, którą Mateusz poczynił, Niebo pełne planet, pod tytuł O poszukiwaniu planet i życia w kosmosie. I faktycznie, no, sporo tej wiedzy tam możemy znaleźć o tym, w jaki sposób chociażby szukamy tychże właśnie światów. Natomiast skoro mamy autora tutaj, no to ja bym chyba tobie oddał ten jakby przywilej opowiedzenia o tym, o czym twoja książka jest, i zachęcenia do tego, żeby po nią sięgnąć. Okej. Słuchaj, napisałem książkę taką, jaką sam chciałbym przeczytać, gdybym nic nie wiedział o temacie planet pozasłonecznych. Ułatwienie było to, że tematem się po prostu interesuje od dawna, więc postarałem się, żeby jakby cały ten proces przejść na łamach książki, czyli dowiedzieć się z niej zarówno w jaki sposób wykrywane, w jaki sposób szuka się tych planet, jak później, bo wykrywamy tylko ich drobny ułamek, jak później na tej podstawie poczynamy pewne ekstrapolacje, ile ich jest w ogóle we wszechświecie. Potem przechodzimy do tego clue, czyli jakie planety znaleźliśmy, jak one wyglądają. Kilka takich mniej czy bardziej ekstremalnych, ciekawych przykładów podaję. Taki przewodnik po tym, co już znaleźliśmy. Potem mówię o tym, na co możemy liczyć. Książka powstawała, ja troszeczkę się ścigałem z tym webem. Zastanawiałem się, czy uda się ją wydać, zanim on wyleci w kosmos. No, ostatecznie napisałem, zanim web trafił w kosmos, ale może uda się ją wydać, zanim on zacznie publikować, tak jak mówiłeś, naukowe już prawdziwe zdjęcia. Czyli, moi drodzy, mamy człowieka, który ścigał się z webem, nie? To właśnie tak wygląda, proszę bardzo. Najszybszy tak. Usain Bolt może się zdziwić. Pytacie tak. O link, przepraszam, że ci przerwę, ale wrzucę jeszcze aktywny, bo jest link w opisie do książki, także jeżeli chcecie sobie ją kupić, to możecie sobie kliknąć w opis i tam znajdziecie link. Ale wrzucam też teraz na YouTubie, na czat, nie? Nie wiem, czy ja jestem w stanie tutaj na... Też jestem, na Facebooku też wrzucę, proszę bardzo. Także macie aktywne linki i proszę bardzo, właśnie. Czy coś ci sprawiło, że tak powiem, największą trudność, oprócz tego, że jakby ścigałeś tutaj z webem, mimo wszystko, sam teraz piszę, więc wiem, ile to wymaga wysiłku, żeby po prostu te terminy dowieść i tak dalej, a już tym bardziej, jak chcesz przyspieszyć temat. A jednocześnie, no, muszę ci powiedzieć, że kawał solidnej roboty, bo nie widać totalnie tego, żeby gdzieś tam to w pośpiechu było pisane. Co ci sprawiło największą trudność, na przykład, jeżeli chodzi o nie wiem, research, o tematykę? Wiesz co, jak tak pytasz, to mam najbardziej prozaiczne trudności, czyli połączenie tego z pracą zawodową. Tu pandemia troszkę pomogła, natomiast prawda jest taka, że pierwsze podejście było w 2020 roku już, troszeczkę właśnie praca zawodowa przygniotła mnie za bardzo. W 2021 już zacisnąłem zęby i praktycznie każdy weekend siedziałem. I powiem, że research był momentami zaskakująco prosty, bo jednak wydaje mi się, że dostępność prac naukowych jest dużo większa. Są całe encyklopedie egzoplanet, w związku z czym wykonując pewne obliczenia, grafiki, miałem do czego sięgać. Oraz trafiłem na fajnych, życzliwych ludzi. No słuchaj, ja też nie powinienem się dziwić, jeśli ktoś poświęca życie badaniu tych planet, to nic dziwnego, że ja piszę maila do człowieka z Chin, który się tam zajmował jedną planetą i on mi wypisuje taką odpowiedź mailową, tłumaczy wszystko, niuanse, dlaczego pewne rzeczy są wątpliwe, a co do innych mają pewność, że nie wiem, że jakaś planeta straciła atmosferę, ale później w wyniku
jakichś geotermalnych procesów znowu ją odzyskała i jak ciekawie przechodzi dyskusja, czy to jest pierwotna atmosfera, czy to jest odzyskana atmosfera. Także to było trudne, wyczerpujące, ale jednocześnie przyjemne, także wolę nawet nie wspominać, że to były jakieś trudności. Było po prostu fajnie wyrzucić całą tą wiedzę i ją poukładać. Okej, okay, a trudno było dotrzeć do tych ludzi, czy raczej byli chętni, żeby pomóc ci w no co bądź pisaniu cudzej książki tak naprawdę? Nie, nie. Z reguły okazuje się, że ta społeczność naukowa jest bardzo approachable, tak bym powiedział, także bardzo, bardzo fajnie i chętnie udzielają pomocy, komentarzy, wyjaśniają, dlaczego ten wykres wygląda w ten sposób, a nie inny, dlaczego na przykład w specyficzny sposób tak zwana ekosfera się inaczej zachowuje przy innych przy innych gwiazdach, bo gwiazdy, które są niby słabsze, jednocześnie troszeczkę inaczej jest rozłożone to ich promieniowanie, więc to samo przeliczenie tego, w jakiej odległości, jak jest naświetlenie, nie przekłada się na ekosferę, bo w przypadku tych mniejszych gwiazd ona jest troszeczkę bliżej, bo na przykład więcej podczerwieni dostajemy. Wydaje się, że na tej planecie jest ciemniej, ale jest cieplej. Czyli idealne warunki do wzrostu roślin niektórych. Słuchaj, w każdym razie, a czy ciebie coś zaskoczyło, nie? Bo tak się zastanawiam, że na przykład robiąc research do tej książki, nagle powiedziałeś, o kurde, o tym kompletnie nie wiedziałem. Wow, to jest niesamowite. Czy takie momenty aha były podczas tego właśnie procesu pisania? Tak, mimo że tak długo siedziałem nad tym tematem, to w trakcie prac nad książką wyszła taka kwestia, o której może jeszcze więcej będzie okazja kiedyś powiedzieć. Wiesz, z reguły myślimy sobie, Ziemia jest idealna, jest po prostu najlepszym miejscem na świecie, jest idealna ilość światła, wody i tak dalej. Tymczasem ostatnie lata i badania planet pokazują, że no niekoniecznie. Nasza Ziemia jest okej, fajna, ma bardzo bujną biosferę, ale mogą być gwiazdy lepsze dla życia, planety lepsze dla życia i jak najbardziej Ziemia może nie być aż tak idealna, jak się wydaje. Słońce może nie być aż tak idealną gwiazdą i to było takim troszeczkę zaskoczeniem, bo jednak w domyśle, nie wiem, czy to jest kwestia kulturowa, czy po prostu taki mamy domysł, że no nie ma nic lepszego niż Ziemia na innych planetach. Może coś tam będzie, ale zawsze będzie ta grawitacja za mała, za duża. A tymczasem może się okazać, że to u nas jest troszeczkę za mała, że nasza gwiazda jest troszeczkę za duża. Także to było jakimś takim ciekawym zaskoczeniem. Okej, okay. Ja pamiętam, kiedyś było przez, nie wiem, chyba BBC to zrobione. Nawet pokazywaliśmy to na jakimś live'ie astrofazowym lata temu. Pokazany był człowiek, który mógłby przeżyć wypadek samochodowy, nie? Czy trafiłeś na taką symulację? On miał strasznie gruby kark, wiesz, to był taki blob trochę, masywne kości. Tak. Gość, który mógł po prostu w wypadku samochodowym wyjść, otrzepać się, powiedzieć o, prawda i tak dalej. I zobacz, nie? Takie istoty na planecie, która miałaby większą grawitację, na pewno byłyby bardziej masywne. Z drugiej strony, wiesz, przeżyłby nasz ziemski wypadek, nie? Ten na innej planecie mógłby tutaj też jednak tak, być tak. Dla niego mocno niebezpieczny. No, a to takie, prawda, próbuję to znaleźć jakieś przyziemne takie dla nas plusy, które mogłyby wynikać z innej grawitacji, czy z innej... No właśnie, bo mówisz o Słońcu, czy gwiazda jest jakaś lepsza, bo to jest dosyć ciekawe. W sensie kojarzymy kasus Supermana, który lecąc na Ziemię, przy naszej gwieździe dostał jakieś supermocy i tak dalej. No wiadomo, jakby to nie jest tutaj case, ale co takiego gwiazda mogłaby lepiej zrobić, gdyby to nie było Słońce? Bo to mnie zainteresowało. Ja jeszcze tak do tego poprzedniego dorzucę, że i tego Supermana, że na przykład ja zawsze mówiłem często, że jak dla mnie emerytura na Marsie byłaby super. Jak już ci te mięśnie, kręgosłup, tam biodra będą siadać, to na planecie o niższej grawitacji może być idealnie. Natomiast masz rację, że gwiazda ma znaczenie, nawet niekoniecznie w sensie tego, jakie światło daje, chociaż rzeczywiście te troszeczkę mniejsze gwiazdy mogą mieć fajniejsze spektrum, ale clue, jeśli chodzi o gwiazdy, jest takie, że nasze Słońce ma jednak ograniczony czas. Jesteśmy gdzieś w połowie życia Słońca, chociaż oceny są takie, że już za tam 500 milionów lat, co w skali geologicznej nie jest aż tak duże,
już za 500 milionów lat Ziemia może nie nadawać się do życia przez to, że Słońce będzie zbyt gorące dla Ziemi. Natomiast te wszystkie mniejsze gwiazdy, one mają nieprawdopodobnie długi czas, w którym nadają, w którym mają, no powiedzmy, stabilne warunki. W związku z czym zwróć uwagę, Ziemia ma 4,5 miliarda lat i tyle trzeba było, żeby się tutaj pojawił jakiś gatunek, który może, nie wiem, komunikować się z innymi, podróżować po kosmosie. Czyli licząc, że po 5 miliarda, to znaczy, że 80% czasu już nam minęło. Więc tak jakby, no fajnie, że zdążyliśmy wyewoluować do tego czasu. Natomiast wyobraź sobie, że na małej pomarańczowej gwieździe albo czerwonej, co też jest w ogóle fascynującym tematem, czy takie planety, czy takie gwiazdy mogą utrzymywać życie, 5 miliardów lat to jest dopiero przedbiegi. Więc ile czasu tam miałoby życie, biosfera, żeby wyewoluować coś ciekawego, coś, co może nie wiem, latać po kosmosie, komunikować się i tak dalej. Także też pod tym względem tego, ten czas jest jakby tym kluczowym czynnikiem, który może przemawiać za tymi mniejszymi gwiazdami, których zresztą, co miłe, jest w kosmosie więcej. No dokładnie, więc też większa szansa, że po prostu coś tam mogłoby się zalęgnąć przy tym miejscu. Ja znalazłem w międzyczasie, znaczy znalazłem tutaj, Iskrodma nam podrzuciła nazwę tego projekt Graham. To jest właśnie ten gość, którym mówiłem, że mógłby przetrwać wypadek samochodowy. No jakbyśmy tak byli zbudowani, to faktycznie mogłoby to mieć miejsce. No dobra, słuchaj Mateuszu, to zostawiam Ci teraz chwilkę, żebyś mógł zachęcić do sięgnięcia po Twoją książkę. Przypominam, że link do niej znajdziecie w opisie tego filmu i na czacie też tutaj był wrzucony. Okej, no powiem tak, dołożyłem starań, żeby książka była dla wszystkich, więc nawet jeśli nie znacie się na egzoplanetach, astronomii, to mam nadzieję, że dla każdego z Was będzie ona przystępna. Tak jak mówiłem, na tych tam 270 stronach znajdziecie przegląd tematu od tego, jak szukamy tych planet, przez to, jakie one są, i na okładce tej świetne Kuba Hajkuś, to jakiś kosmos zrobił grafikę takiej właśnie planety, która zawsze jest zwrócona jedną stroną w kierunku swojego Słońca. I później książkę kończy już takimi jeszcze bardziej luźnymi, przystępnymi dla każdego rozważaniami na temat, co jest potrzebne, żeby życie się pojawiło i dlaczego, skoro jest tyle gwiazd, tyle planet, dlaczego jeszcze nikogo nie wykryliśmy i tłumaczę, dlaczego to może nie przesądzać sprawy, może nasza galaktyka tętni życiem, tylko po prostu jeszcze o tym nie wiemy, bo wiecie, jesteśmy jak ten naukowiec, który jest po kostki w wodzie, zanurza szklankę wody w morzu i się dziwi, że nie widzi wieloryb. Co prawda, to prawda. No dobra, słuchajcie, więc tak jak mówię, linki macie w opisach, natomiast tutaj jeszcze taki mały sneak peek dla Was, że razem z Mateuszem przygotowujemy powoli też odcinek wspólnie, też dotyczący właśnie tematu, który tutaj dzisiaj poruszyliśmy, także wypatrujcie, niedługo pojawi się na kanale. Dziękuję Ci serdecznie, Mateusz, i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Trzymaj się. Chyba jestem z powrotem. A, teraz Cię wywaliło. Pochwaliłem Cię i pożegnałem, także, także tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Trzymaj się, cześć. No, także moi drodzy, lecimy z dalszą częścią programu. Okej, okay, mieliśmy Grahama, zobaczmy jeszcze, co w prasóweczce nam tutaj gra. Jak wejdziemy sobie na Dziennik Naukowy, a ja zaraz zobaczę komentarze Wasze też. Jak wejdziemy sobie na Dziennik Naukowy i wejdziemy sobie na Kosmos, to czy coś nam tutaj wyskoczy jeszcze? Dzięki obrazowi czarnej dziury zdobywamy specjalistyczną wiedzę, więc mamy pewną analizę już, bo one się coraz bardziej zaczną pojawiać, te analizy właśnie tychże obrazów czarnej dziury przez Event Horizon Telescope zrobionych. Jak ktoś nie słyszał jeszcze, to przypominam, zresztą mamy o tym odcinek też na naszym kanale, że mamy nowy obraz czarnej dziury wykonany przez Event Horizon Telescope, czyli taką wielkobazową sieć, teraz żebym dobrze odmienił,
sieć interferencji wielkobazowej, o może w ten sposób to powiem, czyli kilka radioteleskopów dużych rozsianych po całej planecie, dzięki temu, że działają wspólnie, razem, naraz, to możemy traktować to niejako jak radioteleskop o czaszy średnicy całej planety. Dzięki czemu nam rośnie tutaj ta możliwość generowania tych właśnie obrazów i małych obiektów. Bo mówiło się, że gdyby to chcieć zrobić zdjęcie po prostu, gdyby chcieć zrobić fotografię wychwytując fotony gdzieś tam w świetle widzialnym, to no, już pomijając fakt, żeby się to nie udało, bo po prostu chmury pyłu, które spowijają centrum galaktyki, zablokowałyby je kompletnie, ale gdyby nawet tego nie było, to by wyglądało tak jak mniej więcej próba zrobienia zdjęcia aparatem pączka leżącego na powierzchni Księżyca, więc po prostu ta rozdzielczość byłaby zbyt mała. Dlatego obraz, a nie zdjęcie, bo to możemy zrobić i widzimy tutaj zarys tego horyzontu zdarzeń, widzimy dysk akrecyjny dookoła, takie te bulby, które tutaj widać jaśniejsze, to jest w naszym kierunku przyspieszone fotony są, które no raz poprzez efekt Dopplera, w ten sposób to ujmę, poprzez efekt Dopplera po prostu stają się jaśniejsze. To jest coś takiego mniej więcej jak latarnia, która omiata gdzieś tam otoczenie i jak nam w oczy trafi, no to będziemy tych fotonów widzieli więcej. Dodatkowo są one przyspieszone, więc też to pojaśnienie jest. Obraz nie jest oczywiście pomarańczowy, to nie jest tak, że taki jest tam kolor. Obraz był czarno-biały, no bo nie mamy kolorów, bo to jest obraz radiowy, ale nałożony został taki filtr z racji tego, że nasz wzrok dobrze ogarnia te różnice kolorów, te takie właśnie gradienty, które tutaj powstają i to, co jest ciemniejsze radiowo, będzie po prostu ciemniejsze też wizualnie, no bo taki jak sobie znajdziecie czarno-biały obraz tego typu, to nie widać aż tak dobrze tych właśnie detali, które tutaj są. Nasza czarna dziura, zobaczenie po raz pierwszy centrum naszej galaktyki, ma wręcz filozoficzne znaczenie, podkreśla jeden z uczestników prac, dr Maciej Wielgus z Max Planck Institute for Radio Astronomy w Bonn w Niemczech. I teraz tak, pierwsze w historii zdjęcie ukazujące, zdjęcie, no obraz, nie możemy mówić zdjęcie, ukazujące cień czarnej dziury obiektu zostało zaprezentowane już 3 lata temu, wtedy w M87 można było obejrzeć. Praca ta ma przede wszystkim znaczenie naukowe. Większość astrofizyków uważa Sagittarius A z gwiazdką to najbardziej interesująca czarna dziura we wszechświecie, między innymi dlatego, że wszystko wokół niej dzieje się bardzo szybko, a to sprzyja badaniom dynamiki tego obiektu i jego otoczenia. Co jest dość ciekawe, bo faktycznie to jest dość niewielka czarna dziura. Supermasywna oczywiście, ma średnicę tam około 24, ten horyzont zdarzeń, to oczywiście 24 milionów kilometrów. No i tam w ciągu minut tak naprawdę dookoła tego horyzontu zdarzeń śmiga ten dysk akrecyjny, ta cała materia, więc też ciężko było bardzo zrobić ten obraz, no bo to tak jakby próbować zrobić na długim czasie naświetlania, ktoś z Was zdjęcia robi, to będzie wiedział, o co chodzi. Otwieracie migawkę, bo musicie złapać dużo fotonów już światła widzialnego, bo jest bardzo ciemno na przykład, więc łapiecie tę matrycę, ale jak ktoś się rusza, to będzie totalnie poruszony, taki rozmyty, no bo łapiecie go i w tym miejscu, i w tym miejscu, i w tym miejscu, i w tym miejscu na matrycy. No i niestety to później tak właśnie wygląda, rejestruje się ten ruch i tutaj było dokładnie tak samo, czarna dziura nie mogła być ostro zdjęta, czy też ten obraz nie mógł być zobrazowana, nie mogła być ostro, bo właśnie to wszystko przeszkadzało, więc trzeba było bardzo, bardzo dużo obliczeń tam wykonać. Także też znajdziecie sobie to na dzienniku naukowym. Wejdźmy jeszcze na NASA, zobaczymy, co tam się dzieje. Mamy coś na temat Artemis, mamy też informacje o InSight'cie. InSight to jest, moi drodzy, ten lądownik, który na powierzchni Marsa jest sejsmografem bardzo zaawansowanym. Tam też właśnie ten polski kret był, czyli ten penetrator, który miał się wbić i ostatecznie się nie wbił. Problemem jest to, co widzicie tutaj na tej fotografii, a mianowicie pył znajdujący się na panelach słonecznych. Niestety przez to nie produkują one tyle energii elektrycznej, ile potrzeba i sonda najprawdopodobniej w tym roku niestety przestanie już działać, ale póki co jeszcze zbierane są informacje, te, które ona przesyła. Natomiast jak jesteśmy już przy InSight'cie, to chciałem Wam pokazać to, nie? To jest właśnie, już pokazywałem Wam te takie modele metalowe i bierze się, robi się je z blaszki, która tam jest, to są takie po prostu blaszane
warstwy, wycina się te elementy, potem się je nagina odpowiednio i ze sobą łączy. Bez użycia kleju, bez użycia czegokolwiek, co by spajało, to tylko się po prostu tutaj narzędzi w postaci małych takich szczypiec używa i czegoś do wycinania, jakaś pęseta na przykład. I po co to mówię? Otóż, tak jak mówiłem, pytaliście, gdzie to kupić, będzie w naszym sklepie dostępne już wkrótce, bo nam się udało nawiązać z dystrybutorem tą, jak ona się nazywa, współpracę. Więc będzie można sobie też między innymi Insighta. Dużo jest kosmicznych modeli, będzie można sobie to w naszym sklepie ogarnąć. Mars Rover Perseverance, mamy tutaj tego, jak on się nazywa, Apollo, moduł lądownika i dowodzenia. Mamy tutaj teleskop Hubble'a, mamy Saturna 5 chociażby z tym, z platformą startową. Jest lądownik sam orzeł, jest ten, jak mu tam, Boże, no, prom kosmiczny, stacja kosmiczna, międzynarodowa stacja kosmiczna, większy Saturn, tam dużo tych modeli jest, także będą one dostępne też u nas w sklepie, także jak ktoś szukał, to dalej szukać nie będzie musiał. No, a skoro przy sklepie jesteśmy, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie do naszego Astroshopu. Dlaczego warto? A no dlatego warto, że po pierwsze są fajne tam rzeczy, fajne gadżety, fajne rzeczy związane z astrofazą, które można sobie zdobyć, a nam to pomaga ulepszać astrofazę, także kupując w naszym sklepie, na przykład chcecie zrobić komuś prezent, albo samemu sobie zrobić prezent, to kupując w naszym sklepie sprawiacie, że astrofaza jest jeszcze lepsza, jest jej jeszcze więcej, także obopólne korzyści. No. I gdzieś tu był pan Bras, ale mi zniknął. Okej, okay. Także to tyle, jeżeli chodzi o Astroshop. Jest też kawa nasza, więc jeżeli ktoś jeszcze nie pił, to można sobie zamówić i na spróbowanie wziąć taką małą paczkę. Dobra, lecimy sobie dalej. Czas na wasze komentarze i za chwilkę przejdziemy sobie też do waszej twórczości, bo mamy dzisiaj coś naprawdę fajnego. Dzisiaj podesłał nam fotograf, który nas ogląda, Marcin B. Właśnie piszcie w tych, jak one się nazywają, w tych mailach, czy chcecie, żebym na przykład wasze nazwisko czytać, bo to dla mnie nie jest problem, ale generalnie jest RODO, więc jeżeli sami na to nie zezwolicie, to nie bardzo mogę. Więc Marcin B. z Atelier Bolano wysłał nam dzisiaj bardzo fajne zdjęcia i to sobie za chwileczkę zobaczymy. Ale teraz komentarze i rozmowa z wami. Dokładnie, Iver. Zgadzam się z tobą. Łapki, 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 łapki. Niestety to jest paliwo YouTube'owe i bez łapek to nic z tego nie będzie. O ratunku zostało nam 500 miliardów? Nie, 500 milionów lat. To 500 miliardów? Jakie 500 milionów? Jakie 500 miliardów? Nieprawda. Zostało nam więcej. Zostało nam 506 milionów lat. Lepiej, żeby nikt nas nie zauważył w galaktyce. Tutaj jeszcze a propos właśnie tych obcych ewentualnych, które gdzieś tam mogą się czaić. I tak i nie, no wiesz, to wszystko zależy, że tak powiem, a nie, sorry, nie włączyłem kamery. Wszystko zależy, że tak powiem, bo wiesz, no można trafić akurat na takich, którzy mocno by nam pomogli, kto wie. A można oczywiście trafić na takich, którzy by nam kompletnie nie pomogli, tylko zaszkodzili. Jaki fajny neon, nowy, tak, dostaliśmy w ogóle całą paczkę, dzisiaj wrzucę na Instagram, bo CDA, jak to się nazywa, i kompletnie nie współpraca, dostaliśmy prezent, znaczy pewnie oznaczamy jakby, więc wiadomo, ale to nie jest nic, za co nam zapłacili, po prostu mi się podoba, ja jestem generalnie fanem Kapitana Bomby, od czasów, kiedy się tylko pojawił, to Kapitana Bomby oglądałem i dostałem taką paczuchę całą z różnymi rzeczami z Kapitana Bomby. Nie wiem, czy tu mam jeszcze jakieś inne, wam pokazał. Ale zresztą będzie na Instagramie, więc jak nie jesteście na naszym Instagramie, to wpadajcie astrofaza.pl i dzisiaj tam się pojawią te rzeczy, które do nas przyszły w paczuszce, bo CDA będzie swój sklep robiło, bo chyba mają prawa do Kapitana Bomby, z tego co zrozumiałem, więc tam różne gadżety swoje, takie właśnie bombowe będą robili. I dostałem taki neon, stwierdziłem, że przecież idealnie nadaje się do astrokawy. W ogóle będziemy tutaj robić scenografię trochę inaczej, znaczy w sensie to co jest, tylko chcemy to zaaranżować fajniej, żeby było tak bardziej kawowo, przytulnie, wiecie, żeby było tak spoko, nie? Żebyście mogli patrzeć tutaj
i doznawać przyjemności z oglądania. No, także Neon na pewno znajdzie gdzieś tutaj swoje miejsce na stałe, bo mi się podoba. Kurwinox to jest jednak najlepszy kosmita. No właśnie, moglibyśmy trafić na nich i pytanie, czy nie byłoby śmieszniej wtedy. Na pewno, czy lepiej, czy gorzej, tego nie wiem, ale na pewno byłoby śmieszniej, to prawda. Czytam dalej komentarze. Quarianie z Mass Effect mieli... mi uciekł ten komentarz. Quarianie z Mass Effect mieli, to z pamięci go przywołam, mieli na przykład mało mikroorganizmów na swojej planecie, przez co nie mieli układów odpornościowych. Właśnie ja się zastanawiam, wiesz, bo od takich mikroorganizmów raczej życie się zaczyna, no nie zacznie się od czegoś bardzo skomplikowanego, więc czy to nie był przestrzał ze strony scenarzystów Mass Effect? Nie wyobrażam sobie planety, gdzie jest życie i nie ma mikroorganizmów, chyba że sami by się ich pozbyli w jakiś sposób mieszkańcy tej planety i zastąpili jakimiś nanobotami. Chociaż nie wiem, czy da się mikroorganizmów pozbyć, to jest syzyfowa praca. A Jucha, zapomniałaś o Astrokawie, witam z opóźnieniem, my ciebie też witamy. Dobrze, że jesteś, lepiej późno niż wcale. Jak kawowy mail jeszcze żyje, to rzuć okiem, namówiliście mnie. Wiesz co, żyje kawowy mail, tylko ja właśnie szukam tego maila od ciebie i nie widzę. kawa@astrofaza.pl. Są suchary, które tutaj używamy, jest model Perseverance, mam właśnie to, co dzisiaj będę wam za chwilkę pokazywał, ale od ciebie hir nie widzę, więc sprawdź, czy dobrze na pewno wysłałeś na kawa@astrofaza.pl. Co się dzieje, kurczę, ten... Montuj! 6 godzin surówki z piwnicy jest do zmontowania. Witamy pana Brazowa bardzo serdecznie. Co się dzieje, to patrz teraz, co się dzieje, bo teraz będzie dobre, teraz będzie smaczne. Tylko skończę jeszcze temat tych modeli metalowych, bo zrobiłem... jak mu tam? Enterprise'a. I chciałem wam się pochwalić nim teraz. Tylko niech się mobilna włączy, załączy. O, zobaczcie, jak ładnie wyszedł. Robiłem na szybko, żeby zobaczyć, czy się w jakąś godzinkę wyrobię, żeby do live'ów zrobić. No to nie jest to może tak pięknie pogięte i złożone, jak mogłoby być złożone. No widać tutaj jakieś tam szpary i tak dalej, ale jak się to dobrze zrobi, poświęci na to odpowiednią ilość godzin, to wygląda to po prostu jak mała kopia czegoś, co faktycznie istnieje, nie? No tutaj na przykład ewidentnego faila zrobiłem z tym deflektorem z przodu. Ciężko jest tutaj w tej aplikacji o ostrość, widzę. Ten deflektor z przodu mi kompletnie nie wyszedł, bo jeszcze nie wiedziałem wtedy za bardzo, jak to zrobić, że taki protip dla was, jak coś ma być okrągłe na przykład, obłe, tak jak te tutaj, jak one się nazywają, gondole z cewkami warp, to trzeba to nawijać na jakiś długopis na przykład albo coś i wtedy nam się robi ładnie. A tu widzicie, nie wyszedł obły nam ten kadłub, tylko jest taki jakiś kanciasty zrobiłem. No i przez to się ładnie nie spasował. Ale jakby poświęcić na to 15 minut więcej, to wtedy by było ładnie. No. Plutonik jest cudowny, mięciusi i okrągły. Tak, nasze poduszki są wyjątkowe, to prawda. Mam pomysł na damskie torebki okrągłe i czarne o nazwie Czarna Dziura. To by było coś dobrego, bo powiem wam, że żona pana Braza robi torebki, więc może to jest właśnie linia jakaś do Astrofazy, którą można by było zrobić. Zróbcie kawę mieloną, panowie, wiesz co, tylko nie wiem, czy to jest sens z kawą mieloną, bo ona ma krótszy okres takiego bycia świeżą, nie, niż ziarna. Ziarna... Jak kupicie, to one dłużej po pierwsze poleżą, po drugie zawsze macie pewność, że one są świeże. A mielona szybciej ten swój aromat traci, to po pierwsze, a po drugie no można sobie zmielić, nie, te ziarna po prostu w młynku. To jest jakiś tam niewielki koszt, a masz przynajmniej zawsze świeżutką kawę do zaparzenia i ja polecam bardzo, bo mówię, no młynki... Nie musi być nawet jakiś super dobry młynek, zwykły młynek do kawy może po prostu robić ten... Mogę powiedzieć twoje nazwisko, te zdjęcia dały sporo radochy. No to super, to fajno, to lecimy w takim razie sobie z twoimi zdjęciami.
No dobrze, alarm, ja wszystko rozumiem i się z tobą nawet zgadzam, bo piszesz tutaj o tym, przeczytam, jakby ktoś nie widział, że tak jakby był przestępcą, wstydził się własnego nazwiska, ludzie dajcie spokój. Ja to wszystko rozumiem i zgadzam się z tobą i tak dalej, natomiast no mamy prawo, jakie mamy, więc nie chcę go po prostu łamać, bo gdyby się okazało, że ktoś jednak ma z tym problem, to ma podstawę prawną wtedy, żeby mi, że tak powiem, uprzykrzyć życie. Także no niestety. Dobra. O, teraz doszło. Dobra, poczekajcie, jeszcze mamy tutaj coś, zaraz, co to jest? Aha, okej, okay, dobra, widzę. Chwalisz się, że zamówiłeś książkę. No to bardzo super, ekstra. Dziękujemy bardzo, znaczy przede wszystkim Mateusz pewnie dziękuję, także... to się nazywa real-time marketing, nie? Miłego czytania w takim razie ci życzę. Na pewno będzie ci się miło czytało. Przeczytałem jeszcze, wiesz... wersji elektronicznej, zanim została wydrukowana i jest zacna. Jest zacna, jest zacna. Tyle powiem. Okej. Okay. Czytaj następne dwa komentarze o Quarianach. Ale nie widzę tych komentarzy o Quarianach. Nie widzę tych komentarzy o Quarianach. Coś mi się tutaj nie przełączają. Poczekajcie. Quarianie. Przez całe to już było, bardzo dawno już jestem i nic nie widzę o Quarianach. W ogóle wiesz co, może to jest jakieś słowo klucz, które jak wpisujesz o Quarianach, to ten... A dobra, znalazłem, uf, jest. System immunologiczny Quarian zawsze był relatywnie słaby. Przez rzadko występujące na ich planecie drobne ustroje chorobotwórcze. Większość bakterii i wirusów, jakie można było tam spotkać, miało wręcz dobroczynne działanie dla ich organizmu, jednak poprzez życie na pokładach sterylnych statków jeszcze bardziej osłabiło ich już tak słabą odporność. No nie wiem. W sensie, jakie są szanse, że na takim skomplikowanym ekosystemie wszystko ewoluuje tak, że jest dobroczynne dla twojego organizmu. Przecież te mutacje zachodzą tak szybko, że nie jestem przekonany, jednym słowem. Dobra, słuchajcie, to co? Lecimy z tymi zdjęciami, bo się w końcu nie wyjaimy z nimi. Marcin Bolanowski z Atelier Bolano. Proszę bardzo. Baletnica i rozgwieżdżone niebo. A tak wyglądają zdjęcia. Powiem wam, że mi przypadły do gustu. Bardzo fajnie to wygląda. Widać, że tutaj jest wyciągnięta ta droga mleczna, że jest ładnie nam pokazane i te warstwy pyłu i warstwy gazu świecącego. Ładnie tutaj to wszystko widać. Mamy też baletnicę. No i powiem wam, że na pewno było to dość skomplikowane dla tej pani, żeby w tej pozycji wytrzymać, bo jednak to jest z tego, co widzę, no raczej zdjęcie dość długo naświetlane. Nie widzę, żeby tutaj jakieś tam ISO strasznie wysokie chyba było, ale to jest autor z nami na czacie, więc może nam więcej coś na ten temat napisać. Natomiast jeśli było jakieś tutaj dłuższe czasy naświetlania, no to chapeau ba i oklaski dla pani baletnicy za to, że potrafi tak długo wytrzymać w jednej pozycji. To jest fajne w ogóle, nie? To jest fajne. Czy to jest latarka po prostu, czy... coś jeszcze innego. Zastanawiamy ten snop światła, na czym się rozpraszał tak ładnie. No, jest to pomysłowe, w każdym razie także gratulacje. Ja lubię takie właśnie zdjęcia z pomysłem. Brawo, 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 brawo. Pytanie, jakiego programu używam do nagrywania na YouTubie? Kamery używam do nagrywania na YouTubie. MZMZ, natomiast z tego co rozumiem, chyba chodzi ci o to, jakiego programu używam do montażu pewnie, to używamy pakietu Adobe, czyli Premiere, tam After Effects, Photoshop i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi ci o to, w czym robię ten program na żywo, to jest taki program, który się nazywa VMix. Warunki były przeciętne, bo blisko miasta byliśmy, ale to widzisz, masz zaczyn, możesz jechać teraz gdzieś dalej za miasto i sobie zobaczyć co i jak. Znaczy zobaczyć co i tak, zrobić po prostu w przyciemniejszym niebie.
Młynek, a propos kawy jeszcze, ręczny żarnowy jest super, ale powiedzmy do przelewu, jak chcesz mieć 30 gramów na drobno do Aeropressu lub dla dwóch osób, to następnego dnia masz zakwasy. No możesz też wziąć elektryczny po prostu i ci zmieli wszystko. Okej, okay, warunki były przecięte, to już mieliśmy. Pani pewnie doklejona z innej foto. Ach, internet. Eryk Pawelec się tutaj pyta. Witam, pytanko, czy ktoś już opracowuje technologię wydobywania surowców w kosmosie i na jakim etapie się znajdują? I tutaj w sumie Mateusz odpowiedział. Poszukaj Planetary Resources, firma nie wypaliła, ale ich zarys biznesu był całkiem sensowny. Te technologie z grubsza istnieją, choć nie są dojrzałe. No, na razie jeszcze jest to biznes wysokiego ryzyka, więc taniej jest zmienić rząd w jakimś kraju, dokonać puczu i przejąć kopalnie na ziemi metali ziem rzadkich niż inwestować w górnictwo kosmiczne, ale myślę, że to jest, Boże, jaki cynizm płynie z tego, co mówię. No ale tak to się dzieje niestety na całym świecie, czego nie pochwalam, żeby nie było, natomiast tak to się po prostu dzieje. Natomiast tego typu technologie myślę, że coraz odważniej będą szturmem w nasze życie wchodziły. Co z tym pomysłem o kanale, który chciałem zrobić, o tym, jak technicznie robić YouTube. Na razie do zamrażarki poszedł, bo po prostu z Astrofazą mamy tyle rzeczy do zrobienia, że nie mam na to zwyczajnie czasu. A mamy i serie nadchodzące, te super produkcje regularne, i teraz, jak widzicie, więcej się dzieje, i dojście do Daily w tym roku, i Astrofaza Kids, i to wszystko naraz się dzieje. I jeszcze parę tematów, o których na razie nie mogę mówić, ale nad tym wszystkim pracujemy i po prostu bania pęka. Więc to zostawiłem sobie na przyszły rok i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku sobie z tym ruszymy, jeśli czas pozwoli. Okej, light pollution i tak dalej. Dobra, lecimy sobie, moi drodzy, dalej. W takim razie niechże włączę nasz break. Dobra. Chciałem jeszcze zajrzeć na kosmonautę, bo dawno nie byliśmy. kosmonauta.net. Co tutaj mamy ciekawego? To jest taki nasz polski portal przez Blue Dot Solution robiony z Trójmiasta. I tutaj mamy bardziej takie astronautyczne tematy, ale czy coś mi przyciągnie mój wzrok? Space Night Wrocław 2022, tam byliśmy właśnie. Mieliśmy rozmowę z Eweliną Zabrzycką-Kościelnicką. Ale tutaj nie widzę. Chyba coś o misjach tylko jest. Udany koniec misji Axiom 1, koniec misji Shenzhou 13, więc można sobie poczytać o misjach kosmicznych. I zobaczmy sobie jeszcze space24.pl. Też dobra branżówka. Prezes Cryotex, poglądamy na kraje rozwijające się, jesteśmy w stanie zapewnić im, więc możecie sprawdzić, co prezes Brona może zapewnić. Szef Roskosmosu elementem rosyjskiej dezinformacji. Thorium Space zapowiada polskiego satelitę geostacjonarnego, a to fajna rzecz. Dekada członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej i funkcjonowania. Co sobie możemy zobaczyć? Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. O, tak jest rozwinięcie tego skrótu. Także jak ktoś się interesuje bardziej branżą, takimi konkretami, to tutaj może sobie zajrzeć i zobaczyć, co i jak. Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zawsze pamiętałem z dzieciństwa, jak były te wiadomości, to tam pogoda była z logiem opatrzona właśnie. Aha, czyli mają tutaj swoje po prostu blogi, tak jakby na stronie. No dobra. Dobra. Astrofaza Kids dla królików. Dokładnie, my mamy bardzo dużo królików przy domu, więc to jest właśnie dla nich specjalnie robione. Mam ochotę zrobić teraz astrofazę dla królików. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, czas w takim razie na kosmiczną pogodę. Gdzieś ją nawet miałem, ale mi uciekła. Kosmiczna pogodo, gdzie jesteś?
To tak sobie zobaczymy. Jeśli chodzi o kosmiczną pogodę, to wiatr słoneczny dzisiaj wieje z prędkością 471,9 km na sekundę, ale tylko 3,32 protona na centymetr sześcienny, więc nic nie trzeba zakładać na głowę. Zobaczcie za to, jaka locha na powierzchni Słońca. Jaka piękna plama po prostu, coś pięknego. Coś pięknego, więc możecie sobie obserwować z pomocą lornetki nawet coś takiego da radę, ale zobaczcie teraz, jak rozpędzone cząstki sobie pięknie poczynają w naszej magnetosferze. I mamy nad Europą, oczywiście tradycyjnie zabrała nam Kanada, mamy Nową Zelandię, Antarktykę, dziury koronalne przesunęły się na prawą górną ćwiartkę tarczy słonecznej, a jeśli chodzi o bliskie przeloty asteroid, dzisiaj mamy 19 maja, to nic, 11,5 odległości Ziemia-Księżyc, nie ma się czym tutaj za bardzo interesować. Pokazać, jak królik zjada książkę do astronomii. Tak, nie jest głupie, żeby powstał subkanał Astrofaza Kids dla dzieciaków i tak dokładnie będzie, Leszku. Będzie kanał dla dzieci, także dzieci będą mogły sobie też oglądać. Właśnie tworzymy pierwszy odcinek, więc jest spoko. Dobra, słuchajcie, Astro Suchar na koniec jeszcze nas czeka, więc sobie posłuchaszmy, żeby było śmiesznie. A Astro Suchar dzisiaj od Jurka. Co mówi mama do śpiącej ósemki? Wstawaj, nie możesz tak leżeć w nieskończoność. Moi drodzy, czyż to nie piękne? 22.5.14 było 25 protonów. No to wtedy trzeba było zostać w domu tak naprawdę. Astrofaza Uniwersum w komentarzach. Był Braz, był pan Leszek. Wszyscy dokładnie byli. Szkoda, że jeszcze tego Andrzeja Dragana nie było. Dobra, słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą Astrokawę. Ja się z wami już żegnam. Za chwilę zaczynamy robić kolejne rzeczy. Dzisiaj zapraszam was na Astro Shorta na naszym kanale. I widzimy się w Astrokawie we wtorek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!